Temat jest bardzo już odległy i jednocześnie dość często powraca ostatnio. Katastrofa smoleńska, jak widzimy, ciągle budzi emocje i ciągle dzieli nasze społeczeństwo, a myślę, że powinno być odwrotnie, że powinno właśnie nas łączyć i dążyć do tego, byśmy do końca wyjaśnili tą sytuację, jaka zaistniała 10 kwietnia 2010 roku pod Smoleńskiem, gdyż tak do końca nie wiemy, jakie były przyczyny tej katastrofy, dlaczego do tego doszło. To, że rząd polski i rząd rosyjski nie udostępnił na wraku do badania, że to wszystko jest w sposób taki przewlekający się i bardzo niespójny przez nasze także władze państwowe prowadzone śledztwo, myślę, że to też doprowadza do tego, że ciągle jest wiele znaków zapytania i wokół tego powstają pewne legendy. Dlatego myślę, że powinniśmy to w końcu wyjaśnić, mimo że upłynęło już tyle lat. Wiele rzeczy jest ciągle w sferze domysłów i to, że pojawiają się pewne teorie, które czasem są wbrew pozorom nieprawdopodobne, ale tak jak nas historia pokazuje, właśnie teorie tak zwane spiskowe tylko się właściwie sprawdzają w naszej historii. Więc ja myślę, że ten czas, który jest przed nami i może który będzie sprzyjał, że ta katastrofa w końcu zostanie wyjaśniona, ja myślę, że nasz rząd także powinien zgłosić się do rządów Europy czy Stanów Zjednoczonych, żeby pomogły w wyjaśnieniu tej kwestii, jeżeli ze strony rosyjskiej jest niestety ten upór i ta blokada tej informacji. Więc no, widzimy, że inne katastrofy, które się niedawno, także ta katastrofa nad Ukrainą, prawda, samolotu malezyjskiego, praktycznie jest już wyjaśniona, wrak został sprowadzony, nie było problemów. A tutaj tyle lat, prawda, i ciągle jesteśmy jakby w punkcie wyjścia. Podobne pytania były, co się stanie, jeżeli wygra pan Andrzej Duda wybory prezydenckie, zostanie prezydentem. No, że słońce stanie, prawda, ziemia się zatrzyma, nie wiem, coś jeszcze, prawda, no wszystko się przewróci do góry nogami, ale no, nic takiego się nie stało. No, myślę, że system demokratyczny, w jakim żyjemy, jest systemem, który foruje wolę wyborców. I to oni zdecydują o tym, czy wygra PiS, czy będzie ta koalicja, która w tej chwili rządzi. Więc tu w tej chwili trudno mówić, kto te wybory wygra, bo to jest za wcześnie. Nasz Prawo i Sprawiedliwość czeka jeszcze bardzo długa i ciężka praca, aby do tego zwycięstwa dojść. Dlatego nie dzielmy skóry na niedźwiedziu. Ale na pewno nie będzie czegoś takiego jak pogoń za przeciwnikami politycznymi, czy prawda, rozliczanie ich z ich błędów i wypaczeń. No myślę, że wszyscy będziemy dążyli do tego, żeby te stosunki w naszym kraju w pewnym sensie unormować, sprowadzić na tak zwane normalne tory. Normalne tory to myślę, że niezaprzeczalnym jest to, że nasz kraj się przez te ostatnie lata rozwijał. Powstały wiele, wiele nowych dróg, nowych miejsc pracy, nowych zakładów. To oczywiście nie jest zaprzeczalne, ale z tego rozwoju naszego kraju niestety skorzystało, na tym rozwoju naszego kraju skorzystało niewielu ludzi. Dlatego byśmy chcieli, żeby do tego, z naszego sukcesu, także z tego sukcesu korzystali liczni nasi mieszkańcy naszego kraju, a nie tylko nieliczna grupa, która posiada władzę i potężne finanse. To pytanie cię też wielokrotnie powraca i myślę, że nie ma miasta w Polsce, które nie jest zadłużone. Ostatnio rozmawiałem dość długo właśnie z prezydentem Kudelskim na temat właśnie sytuacji finansowej miasta, na temat planów dalekich nawet rozwojowych naszego miasta. I to, co on mi przedstawił, to naprawdę trzyma się ziemi i jest oparty na racjonalnych przesłankach, gdyż no, pewnych inwestycji, pewnych rzeczy, które są potrzebne dla mieszkańców, nie da się zrobić bez tak zwanego wkładu własnego. Pozyskując fundusze, czy to unijne, czy inne, niejednokrotnie no, trzeba mieć ten wkład własny. No, sytuacja samorządów jest taka, że tych pieniędzy
za bardzo dużo nie ma. Wspomnę tylko o oświacie, która pochłania bardzo wiele pieniędzy, a to jest związane niestety z małą subwencją, którą dostają samorządy na te zadanie. Dlatego myślę, że nie ma się aż co martwić tym zadłużeniem, które jest w tej chwili, gdyż ono nie jest dla samego zadłużenia, tylko dlatego, żeby po prostu miasto Siece dalej się rozwijało. A widzimy, że w ciągu tych ostatnich lat naprawdę wiele rzeczy nowych powstało, miasto wypiękniało. Widzimy, że tych mieszkańców przybywa, są dalsze inwestycje, dalsze plany pana prezydenta, i myślę, że no, ten kierunek trzeba utrzymać.